Sponsorem programu jest sklep rowerowy Giant. Witam w kolejnym odcinku Rowerowego Koszalina. Dziś przyjrzymy się bliżej sprawie batonów energetycznych. Zobaczymy też, jak modnie i wygodnie ubrać się na dłuższą trasę rowerową, a także pojedziemy rowerem nad morze, ale nie do Mielna. Zapraszam! Batony, żele energetyczne i inne suplementy, które gwarantują nam, że starczy nam siły na pokonanie dłuższej trasy rowerowej, kiedyś dostępne tylko w specjalnych punktach dla sportowców, teraz coraz częściej w supermarketach i osiedlowych sklepach. Czy to jest zdrowe i bezpieczne? To zależy. Trzeba spojrzeć na to, co potrzebujemy. Jeżeli jesteśmy wyczynowymi sportowcami, którzy pokonują wielkie trasy w trudnych warunkach, jak najbardziej takie batony czy żele sprawdzą się. Mają one zadanie dostarczyć dużą ilość energii w krótkim czasie, bez potrzeby rzucia na przykład takie żele, czy tylko niewielkie tutaj przegryzienie jako baton. Jeżeli jednak wybieramy się na wycieczkę do Mielna, nie ma potrzeby brać ze sobą aż takiego ładunku energetycznego. Wystarczą zwykłe przekąski, takie jak banan, czy tabliczkę czekolady, którą gdzieś możemy po drodze w małych ilościach przegryźć. A w takim razie taki batonik energetyczny czy żel może nam jakoś zaszkodzić, czy jakieś negatywne efekty nam przynieść? Raczej nie. Biorąc pod uwagę jedynie to, że może dostarczyć zbyt wielkiej ilości energii, niż nam jest potrzebna, co w nadmiarze może skończyć się nadwagą. Aczkolwiek jeżeli to jest jednorazowy wyjazd i skorzystamy z takiej bomby energetycznej, nic się takiego nie stanie. Oczywiście takie batoniki czy żele zawierają substancje konserwujące, barwniki, które częściej są bardziej sztuczne niż naturalne. To jest niekorzystne, ale pamiętajmy, jeżeli to nie jest to stosowane na co dzień, nie będzie to w żaden sposób tutaj szkodziło. Jednak zawsze zachęcamy do skorzystania z tego, co daje nam natura, czyli batony takie jak domowe roboty, czy przygotowane po prostu przez siebie przekąski, mieszanki orzechów czy owoców suszonych bardziej się sprawdzą niż taki kupiony gotowiec. No, proszę mi jeszcze powiedzieć, bo baton energetyczny zazwyczaj kosztuje około 10 zł, a zwykły batonik czekoladowy kosztuje 2 zł. Czy taki batonik nie dostarczy nam tyle samo energii? To zależy, no dostarczy. Może dostarczy nawet więcej albo mniej, w zależności od składu. Jednakże ten batonik energetyczny to nie tylko jest czekolada i cukier, ale także są dodane orzechy, nasiona czy suszone owoce. Ten skład niesie są też tutaj przełożenie na cenę. Można wykonać domowe roboty, wtedy będzie to tańsze i będzie miało się tego więcej, będzie miało się wpływ. Aczkolwiek tutaj zastąpienie suszonych owoców czy orzechów batonikiem czekoladowym nie jest do końca dobrym rozwiązaniem. No ale wiadomo, że nie samym batonem energetycznym człowiek żyje i niech pani nam powie, jak powinno wyglądać śniadanie przed taką dłuższą trasą, a jak powinno po wysiłku już nasze odżywianie wyglądać. Dobrze jest na śniadanie, przed wyjazdem zjeść coś, co będzie uwalniało długo energię, czyli płatki śniadaniowe, typu płatki owsiane, płatki musli, ale dobrze jest zrobić własnej roboty, czyli wymieszać dowolne owoce suszone i orzechy, czy zjeść 2-3 kanapki z pełnego ziarna, które też będą uwalniały tę energię troszeczkę dłużej. W trakcie jazdy, no to już można, czy mieć ze sobą właśnie taką lekką przekąskę. Tutaj, jeżeli to nie jest wyjazd wielogodzinny, z obiadu można zrezygnować na rzecz właśnie takich lekkich przekąsek czy kanapek z chleba pełnoziarnistego, a już kolacja powinna być troszeczkę bardziej syta, co jest odwrotnie z tym, co zawsze się zaleca, gdzie kolacja ma być lekka. Po wysiłku należy zjeść bardziej wartościowy posiłek, taką a la obiadokolację, która będzie dostarczała przede wszystkim białka, które jest potrzebne do regeneracji. Czyli warto tutaj skupić się na twarogach, rybach, czy chudym mięsie z kurczaka bądź indyka. Nie warto przejadać się, należy uważać, by się nie przejeść oraz także zrezygnować z ciężkiej rzeczy, takiej jak pizza, bo można uważać, że o, był wysiłek, to teraz mogę sobie pozwolić. Akurat tutaj będzie jeszcze gorszy efekt, bo organizm będzie bardziej przemęczony. I warto skupić się na takich lekkich, dietetycznych potrawach. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. To w takim razie jedziemy na śniadanie, a potem ruszamy w trasę.
Żar leje się z nieba, pogoda jest piękna, wydawałoby się, że idealna na rower, ale tylko wtedy, jeżeli odpowiednio się ubierzemy. A o tym, jak zwykle, opowie nam Artur. Witam ponownie. Cześć. No, jak widać, mamy pełne spektrum tego, od stóp do głów możemy się ubrać odpowiednio właśnie na rower. To zacznijmy od góry w takim razie, pomijając głowę, bo wiadomo, że na głowie kask. No, głowę kaski właśnie. Jaka koszulka? Bo ostatnio ktoś się mnie zapytał, a po co koszulka? Wezmę z chińską z bazaru za 10 zł i przecież też się da jechać. No, no z tym akurat jest trochę inaczej, ponieważ ludzie mają do tego uprzedzenie, bo wiedzą, że na przykład taka koszulka jest jakby no, z plastiku, ale ona ma odpowiednie właśnie membrany, odpowiednio odprowadzające właśnie pot i chłodzące. Także no to ta koszulka na rowerze idealnie się sprawdza. Do chodzenia tak po mieście w upalne dni to będzie kiepska, ale za to na rowerze, kiedy już mamy tą prędkość i mamy ten przewiew, no to idealnie chłodzi. Dokładnie, a w bawełnę niestety pot nam wsiąknie i będziemy mieli... No i zamyka nam właśnie tą wentylację, nie? Dlatego to jest właśnie bawełna do chodzenia sobie tak po mieście, ale na rower proponuję właśnie taką odpowiednią z tymi membranami, bo naprawdę się to sprawdza. No super, to możemy zejść piętro niżej. Co w takim razie na nogi? Bo wiem, że niektórzy mają uprzedzenie do tak zwanych obciślaków i jest problem z dobraniem odpowiednich spodni, bo w dżinsach się jeździ raczej niewygodnie. Nie, to jedzie się nawet pocierać. W krótkich, dokładnie. Co w takim razie na giry? No giry, no to co? No, przede wszystkim właśnie odpowiednie właśnie, my to tak nazywamy, spodnie z pampersy. Czyli wkładką właśnie taką antybakteryjną, która właśnie na dłuższą jazdę odciąża nasze pośladki, krocze, jakby to nakolwiek nazwać. Wtedy znacznie dłużej możemy wytrzymać na siodełku. Wiadomo, siodełko swoją drogą też musi być dobre, ale jeśli chodzi o to, żeby wytrzymać dłużej, chociażby to jakieś 100 km, no to już warto mieć taką wkładkę antybakteryjną. No ale wiadomo, nie każdemu pasują takie obcisłe trykociki, my to właśnie się naśmiewamy. Może pokażmy. Takie coś. Później kolega to przymierzy. Niektórzy właśnie wolą takie, ja osobiście też, ale tylko od pasa w dół, bo to wtedy najmniej krępuje ruchu. Druga opcja właśnie jest taka, że mamy luźniejsze takie właśnie portki, jak ty na przykład masz i one właśnie też mają dodatkowo właśnie tą, te spodenki w środku, takie no, majtki właśnie z tą wkładką antybakteryjną. I one są bardziej wtedy takie luźniejsze, nie są takie obcisłe, bo nie każdy musi się to podobać, tak? No ale pogoda nie zawsze jest taka genialna jak dzisiaj. Bywa, że pada, ale jest ciepło i co wtedy? Na to mamy też odpowiednio właśnie ubiór przygotowany. Spodnie to tam wiadomo, nogi nam jak zmokną, to nic się nie stanie, one cały czas pracują na rowerze, ale najważniejsze, żeby ogrzać właśnie, żeby się za mocno nie schłodzić w okolicach spół, tak? Dokładnie, bo to wtedy możemy się łatwo przeziębić. No i wtedy mamy w plecaku, czy tam jakoś w kieszeni tej tynej właśnie w koszulce, możemy sobie zwinąć taką właśnie koszulkę, ona jest wiatroodporna i właśnie od deszczu. Dodatkowo właśnie też nam odprowadza właśnie tą większą temperaturę z ciała, dlatego to też fajnie nas zabezpiecza przed jakimkolwiek właśnie ujemnym efektem na taką pogodę. Kamerze tego nie widać, ale jest niezwykle lekka. Tak, jest ona leciutka, ładnie się pakuje, ma odpowiednie właśnie tam wywieczniki, właśnie jeśli byłoby za gorąco, możemy zawsze sobie to regulować, tak? Jasna sprawa. Stopy to jedyna część ciała, która cały czas ma kontakt z rowerem, w związku z tym musimy o nią dbać, a do tego potrzebne będą nam wygodne buty. Oczywiście, no wiadomo, no, na rower przydadzą się wygodne, przewiewne Adidasy, ale jeśli ktoś lubi dużo właśnie jeździć, długie trasy robić, to przydadzą mu się właśnie buty z systemem SPD. One pozwalają właśnie nie tracić energii jakby na podniesienie stopy. Ruchu nogi ruchu, do góry. Dodatkowo jeszcze czyli ciągniemy, możemy... czyli właśnie wykorzystujemy jak najwięcej tej swojej energii, przekazując właśnie na pedały. Mamy dwa systemy, tak? No wiadomo, że do kolarki są innego typu i do MTB innego typu. No, jeśli ktoś będzie właśnie jeździł na kolarce, to sam będzie wiedział, co zrobić, ale jeśli chodzi o takie okazjonalnego właściwie rowerzystę, to będzie chciał na pewno właśnie te systemem do MTB. I wtedy można sobie zamontować właśnie pedałki właśnie specjalnie do tych butów. Z jednej strony właśnie mamy ten specjalny właśnie zaczep, a z drugiej strony właśnie na zwykłego buta, więc nie zawsze musimy jeździć tych SPD. Dokładnie. Jak chcemy na przykład rower pożyczyć żonie, która nie ma specjalistycznego obuwia, pach, odwraca. No nawet tyle. Nie to, bo na przykład też może się bać tego, bo tutaj trzeba trochę wprawy w tym jazdy. Ale, ale są właśnie systemy z łatwym wypięciem, więc nawet jeśli byśmy mieli się wywracać z tym, bo wiadomo, czasami coś na drodze może nas zaskoczyć, to łatwo z tego możemy się odnieść. Są też pedały, które mają zdejmowaną tą platformę i zostaje tylko wtedy SPD. Tak, dokładnie. Są takie specjalne nakładki właśnie na jedną stronę, żeby też właśnie tam jeździć w normalnych butach. Jest to bardzo fajne, wygodne i efektywne, bo na przykład jeśli ktoś dużo jeździ, to wiadomo, że po jakimś czasie nogi już słabną.
A z takich SPD-ków to naprawdę jeszcze można ładnie pocisnąć, wykorzystać maksimum swojej energii, żeby właśnie jak najbardziej cieszyć się. Dokładnie, tak jak w silniku tłok jak wraca, to nie generuje energii. A tutaj jesteśmy lepsi niż silnik spalinowy. Dokładnie. Wydawałoby się, że rękawiczki to typowy strój na zimę, ale nie dotyczy to rowerzystów. Każdy, kto bez rękawiczek miał kiedyś upadek na rowerze, wie dlaczego. Masz rację. Rękawiczki chronią przed upadkiem, ale nie tylko. W słoneczne dni może nas nieźle opiec właśnie skórę właśnie na dłoniach, dlatego też warto mieć te rękawiczki, żeby zabezpieczyły nas przed tym, ale również przed tym brudem właśnie od chwytów na kierownicy. Poza tym też niektórzy mają tendencję do zbyt mocnego trzymania kierownicy i robią się zwyczajnie odciski na dłoniach. Tak, niektórzy właśnie powiedzmy mają delikatne dłonie w przypadku kobiet, więc wolą też właśnie sobie zabezpieczyć. No. To tak samo jak właśnie na kajakach. Jak dużo się właśnie macha tymi wiosłami, to na pewno zostaną uciski. Tak samo jak się dużo jeździ na rowerze, też będzie właśnie ten ocisk. Dlatego rękawiczki warto mieć. Każdy kolarz ma dobre rękawice. Ponoć jeszcze mówiłeś mi, że są rękawice, które mają wbudowaną frotę do wycierania potu. To dla mnie nowość. No, już nie taka w sumie nowość, ale te lepsze rękawiczki, one właśnie mają frotę na przegłębie tutaj przy kciuku do wycierania potu, kiedy leci nam z czoła. Jest to bardzo wygodne, nie musimy jakoś tam się specjalnie jakoś tam, wiadomo, czasami są nadruki, niektórzy lubią sobie wytrzeć właśnie tym nadrukiem, zostaje później taka szrama na czole, tak? Dlatego właśnie zamontowali nam takie froty, żeby do tego służyły. Zawsze najważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa, ale też i kwestia niełamania przepisów ruchu drogowego. Przypominamy, że taka oto piękna, odblaskowa koszulka poza terenem zabudowanym jest elementem dla każdego rowerzysty obowiązkowa przez całą dobę. Może nie wygląda się w niej jak na wybiegu mody, ale jest bezpiecznie i zgodnie z prawem. Naszą nadmorską wycieczkę zaczynamy na Władysława IV. Stamtąd bezpiecznie ścieżką rowerową kierujemy się na Jamno. Przystań Koszałka w Jamnie jest idealnym miejscem na pierwszy odpoczynek na naszej trasie. W sezonie wakacyjnym najłatwiejszym i najszybszym sposobem dostania się rowerem nad morzem jest skorzystanie z przeprawy wodnej Koszałek. Jednak póki Koszałka nie ma, musimy trochę popedałować, a dobrą alternatywą jest trasa do Łaz przez Łabusz. Teraz musimy wrócić do skrzyżowania i kierujemy się na Łabusz. Gdy dojedziemy do ulicy Róży Wiatrów, skręcamy w drogę ułożoną z betonowych płyt i podążamy nią aż do osiek. Stupid.
Znajdujemy się na moście nad rzeką Unieść i możemy uznać, że jest to symboliczna połowa trasy z Koszalina do Łaz. Dopiero dziś dowiedziałem się, że batony energetyczne wcale nie są takie złe i przygotowałem sobie standardowy zestaw energetyczny w postaci bułki i kiełbasy. Od tego miejsca musimy wzmożyć naszą czujność. Niestety, aż do Łaz zmuszeni jesteśmy do poruszania się po asfalcie. Są jednak plany poprowadzenia tędy drogi rowerowej. Miejmy nadzieję, że stanie się to jak najszybciej. No i dojechaliśmy na miejsce. Trasa okazuje się być nieco dłuższa, ale zdecydowanie bardziej ciekawa, a pod kołami mamy wszystkie możliwe rodzaje nawierzchni. Zachęcam do tej trasy. Jest też tutaj dużo spokojniej niż w Mielnie. Do zobaczenia w następnym odcinku rowerowego Koszalina. Sponsorem programu jest sklep rowerowy Giant.